Aktualności dnia. Przed południem zebrał się zarząd Platformy Obywatelskiej. Celem tego posiedzenia było zwołanie na 24 dzień miesiąca września konwencji, która ma przyjąć nowy program partii Polska Obywatelska 2.0. Doktor Michał Kuś ocenia, że Platforma Obywatelska teraz nie jest gotowa na tak zwane nowe otwarcie, nawet jeśli ma dobre pomysły programowe. Politolog dodał, że Platforma Obywatelska musi teraz po prostu przetrwać. Nie sądzę, żeby Platforma w tej chwili była gotowa do nowego otwarcia. Nie sądzę, żeby nawet jeśli te pomysły, które Platforma zaprezentuje, były mniej lub bardziej sensowne, więc niezależnie od ich jakości, nie sądzę, żeby to był moment, w którym takie nowe otwarcie może przynieść partii sukces. Platforma musi zrobić teraz to, co zrobił PiS. Przetrwać. Czym się PiS zajmował przez 8 lat rządów Platformy? Zajmował się przetrwaniem. Jarosław Kaczyński cały czas pracował nad tym, żeby partia się nie rozpadła, żeby nie przestała istnieć i był w tym bardzo dobry. Takie nowe otwarcie, właśnie hasło dobrej zmiany, hasło, żeby jednak troszeczkę inaczej spojrzeć na kwestie socjalne. Ten właśnie socjalny konserwatyzm, który teraz zaprezentowano. To, na to wszystko był czas w momencie, kiedy Platforma była słaba, kiedy zaczęła popełniać błędy, kiedy władza zaczęła jej się wymykać, kiedy już mieliśmy aferę taśmową. Wtedy przyszedł czas na wielkie otwarcie i wtedy PiS to wielkie otwarcie wykonał i wygrał. Natomiast największy wymyślenie ciekawego programu partii w kluczowym momencie nie jest tak naprawdę aż takie trudne. Paru inteligentnych ludzi jest w stanie to zrobić. Trudne jest zachować partię i przetrwać w momencie, kiedy jest się w opozycji. Trudne jest zachować dobre kadry i struktury w momencie, kiedy nie ma się ani stanowisk, ani aż tak wielu zasobów, jakie ma partia rządząca. Polityka jest grą w 90% na wytrzymałość, na cierpliwość, a tylko w 10% liczy się kreatywność. I w tej chwili, poza sporem wokół Trybunału Konstytucyjnego, Platforma nie ma punktu zaczepienia, bo w tej chwili rządowi wszystko wychodzi, to co sobie zamierzył, a jego elektorat jest zadowolony, bo póki co dostaje to, czego oczekuje. 500 plus, mieszkanie plus, zarysowujący się plan Morawieckiego, zarysowujący się plan pomocy frankowiczom. W tej chwili PiS jeszcze nie popełnił takich błędów, które sprawiłyby, że takie nowe otwarcie Platformy byłoby skuteczne, niezależnie od tego, jakie dobre i ciekawe to będą pomysły. Bo znowuż, gra się tak, jak pozwala przeciwnik. A jeśli przeciwnik jest akurat rządem, a my jesteśmy opozycją, to przeciwnik wykonuje pierwszy ruch. PiS wykonał pierwszy ruch i na razie, jeśli chodzi o poparcie społeczne, idzie mu dobrze. Spór wokół Trybunału Konstytucyjnego jest problemem, ale nie jest problemem, który by paraliżował rząd. Natomiast Unia Europejska i Stany Zjednoczone, pomimo całej presji, jaka jest wywierana na Polsce, już wkrótce będą miały znacznie poważniejsze problemy. W związku z czym teraz jest taka sytuacja w Platformie, że Grzegorz Schetyna musi przede wszystkim utrzymać partię i czekać. Czekać na błędy obozu władzy Jarosława Kaczyńskiego. To jest racjonalna strategia. Natomiast to będzie strategia trudna do zrealizowania, dlatego że, żeby obóz przetrwał okres bycia w opozycji, to musi go spajać coś więcej niż chęć zdobycia stanowisk, zdobycia profitów, dostanie się do czegoś, co w takim politycznym żargonie nazywa się konfiturami. I teraz jest ważne pytanie, czy Platforma faktycznie
ma wystarczająco dużą grupę ludzi, wystarczająco ideowych, żeby jako partię przetrwać. Dotychczas niewiele na to wskazywało. Grzegorz Schetyna prawdopodobnie faktycznie jest politykiem, który przynajmniej w niektóre hasła swojej partii wierzy, ale podejrzewam, że większość działaczy w terenie, działaczy Platformy, to nie są ludzie wielkich przekonań, to są ludzie, którzy przede wszystkim chcieli zrobić karierę, a niekoniecznie się poświęcać. W związku z czym Grzegorz Schetyna oczywiście będzie mówił, że to jest nowe otwarcie, że to są nowe hasła, ale tak naprawdę to te projekty, które teraz przedstawi, nie będą jakimiś realnymi projektami. One raczej będą, to raczej będzie takie masowanie śniaków i lizanie ran, prawda? Takie podnoszenie na duchu, pokazywanie, że jeszcze możemy, że potrafimy, że to nie jest tak, że z jednej strony zje nas Nowoczesna, a z drugiej strony zmiażdży PiS, tak? Natomiast niewątpliwie takie zadanie stoi przed Grzegorzem Schetyną. On wyraźnie wzoruje się na Jarosławie Kaczyńskim. Żeby być Jarosławem Kaczyńskim, trzeba dobrze zrozumieć, co Jarosław Kaczyński zrobił. Jarosław Kaczyński, wbrew temu, co wiele osób o nim myślało w różnych momentach, nie był apodyktycznym tyranem, który gnębił takich ludzi, nie wiem, jak Zbigniew Ziobro na przykład swego czasu, tylko dlatego, że jemu się tak podobało, tak? On był bardzo poważnym politykiem, który zdawał sobie sprawę, że kluczowe dla realizacji jego długoterminowego planu jest przetrwanie partii w okresie smuty, w okresie bycia w opozycji, w okresie, kiedy zdaje się, że rządowi się wszystko udaje. I teraz Grzegorz Schetyna musi powtórzyć ten manewr. Jeśli on źle odczytał lekcję, jaka płynie z doświadczenia Jarosława Kaczyńskiego, jeśli będzie próbował tylko być tutaj takim apodyktycznym tyranem, jeśli będzie się miotał od ściany do ściany, jeśli nie będzie wykazywał zdolności do jednak trzymania partii razem i dogadywania się z jej członkami, w niektórych przypadkach też eliminowania, ale tutaj to nie może być jedynym celem. Więc jeśli Grzegorz Schetyna będzie takim władcą strasznego dworu, to jego partia się rozpadnie. Natomiast on teraz przede wszystkim musi nie tyle zaprezentować realną wizję sprawowania władzy, ile musi przekonać doły partyjne, przekonać działaczy, że damy radę, że przetrwamy, że jest źle, ale jeszcze przyjdą dla partii lepsze czasy. I to jest jego zadanie. Natomiast absolutnie to nie jest tak, że ta konwencja coś zmieni głęboko w polskiej polityce. W tej chwili nie ma po prostu takiego pola manewru. W tej chwili jedynym punktem zaczepienia jest spór wokół Trybunału Konstytucyjnego. Drodzy Państwo, to wypowiedź pana doktora Michała Kuzia, politologa w Radiu Maryja. Trwają aktualności dnia. Leopolda.